Это прикрытие! Это область часа. Браво, все чисто. Mis experimentos de teletransporte van según lo previsto. He conseguido averiguar cómo modificar un objeto que está en una fase distinta a la de nuestro tiempo. Por desgracia, la localización del objeto después del transporte era complicada, aunque creé la cronoluz para superar esa dificultad. En esta prueba, un objeto pasa a una dimensión alternativa y se vuelve invisible. Ahora, con la ayuda de la cronoluz, el objeto es visible y también hace que los objetos vuelvan a nuestro tiempo. La cronoluz es todo un avance. Cuando consiga miniaturizarla, será una gran baza en la investigación del teletransporte. Alabados sean Lenin y Stalin. Ищите дальше! Стреляю! Продолжайте! Да нет, все позиции! Проверить по углам! Это Альфа, докладываем! Это область чиста! Нет, слез! Я его найду! Попал!
Капитан Ренко, аки! Sí, sí, un momento. Valla activada. Preparaos para el ascensor. Está en camino. Doctor Barisov, no hay energía. Renko, hay que mantenerlos a raya hasta que Barisov active la energía. Los generadores están activándose. El Renko usa el DMT para renovar los empalmes eléctricos de la valla. Debería darnos más tiempo. Acabo de arreglarlo. El ascensor debe estar casi ahí. ¡Por fin! Vamos, Renko. Entremos en la torre. ¡Por aquí, Renko!
Vaya, no ha envejecido ni un día. Interesante. Sin duda se habrá dado cuenta de que ha cambiado la línea temporal. Rusia domina el mundo y Dimitchev es el canciller. Mire, deje que le enseñe lo que le ocurrió al mundo tras salvar usted a Dimitchev en aquel edificio en llamas. Dimitchev chciał dostać UMC. Zażądałbym przekazał mu urządzenie. Chciał je wykorzystać w swoich badaniach. Kiedy odmówiłem, nazwał mnie zdrajcą. Ten sam los spotkał wszystkie osoby, które nie chciały z nim współpracować. Gdyby nie ty, wszyscy byśmy zginęli. Dimitchieva opętała wizja potęgi i możliwości, jakie oferowała osobliwość. Kilka miesięcy po jej stworzeniu doszło do katastrofy. Osobliwość eksplodowała. Zginęły tysiące osób. Jak się okazało, było to szczęście w nieszczęściu. Tych, którzy przeżyli, spotkał los znacznie gorszy od śmierci. Promieniowanie E-99 wywołało mutację u wszystkich żywych istot zamieszkujących wyspę. Również u ludzi. Wyspa została objęta kwarantanną i opuszczona. Niestety, wcześniej rozpoczęto masową produkcję E-99, stosując ten związek w wielu urządzeniach, począwszy od kuchenek mikrofalowych poprzez pojazdy, a skończywszy na amerykańskiej bombie atomowej. Dimitchev zaczął piąć się w górę, zdobywając coraz wyższe stanowiska w partii. Namawiał do szybkiego i bezwzględnego wykorzystania technologicznej przewagi, jaką osiągnęła Rosja. Ostatecznie Chruszczow uległ tym namowom. Rosja zaatakowała Stany Zjednoczone, niszcząc całe wschodnie wybrzeże za pomocą jednej bomby E-99. Jednocześnie Rosja rozpoczęła ofensywę w Europie, atakując Niemcy, Francję i Wielką Brytanię. Nikt nie był w stanie przeciwstawić się potędze E-99 i armii Związku Radzieckiego. W ciągu 6 miesięcy cały świat znalazł się pod kontrolą Chruszczowa. Ten stan nie trwał długo. Dimitchev, wykorzystując swoją popularność, doprowadził do przewrotu i ogłosił się dożywotnim kanclerzem. Como ve, la línea temporal ha sido alterada, pero puede ser corregida. La singularidad es la clave. Con ella Dimitchev llegó al poder y la Unión Soviética dominó el mundo. Si destruyes la singularidad en el pasado, la historia se corregirá. Pero lo único que puede destruir la singularidad es algo igual de potente. La bomba de E-99 que deseaba Khrushchev. Hay una a bordo de un carguero que se hundió en el puerto cuando explotó la singularidad. Pero no adelantemos acontecimientos. Coja ese ascensor hasta el viejo ferrocarril. Desde ahí deberá viajar al puerto. Catherine y yo intentaremos ayudarle. Coja el ascensor, lleva al antiguo ferrocarril. Capitán, debería coger el ascensor hasta el antiguo ferrocarril.
¿Estás bien?